Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sacrifice. Tak więc dzisiaj rozpoczniemy nową kampanię, jaką jest kampania Mistrza Ognia Pyro. Co ja mogę powiedzieć o tej kampanii? Mogę powiedzieć to, że nie pamiętam praktycznie ich misji. Pamiętam może dwie, może trzy. Reszta to jak przez mgłę. Wydaje mi się, że to będzie dosyć trudna kampania. W przeciwieństwie niż do Jamesa. Do Jamesa, jak na razie, w Jamesa chyba była najłatwiejsza ze względu na Sirocco, która no niestety od połowy zaczęła już nie, raczyła się nie pokazać, ale nawet z tej połowy szybko poszło. Mistrz. Tutaj niestety nie będziemy mieli żadnej pomocy Sirocco czy innych takich. Nie no, chyba ktoś tam będzie, ale nie pamiętam kto. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będzie wyglądać ta kampania. Co będzie się w niej działo. Zobaczymy. W świecie, który tak długo był mi domem. Jakże. Oczywiście. Ale ty nie... Ach. Dobrze, tak więc idziemy do Królestwa Mistrza Ognia. Zostały nam już tylko te dwie kampanie. Pyro i Stratos. Jestem Pyro, Mistrz Ognia. Mówią, że jestem bogiem zniszczenia i chaosu, ale to nie cała prawda. Jestem iskrą wyobraźni, siłą napędową postępu. Bez postępu świat stałby w miejscu. Ty wolisz chyba iść do przodu. Coś w tym Moim jest. Moim celem jest Las Daven. Zamierzamy wybudować kilka fabryk w tym ponurym rezerwacie druidów. Ci, którzy wybiorą drogę postępu, nie pożałują. Co ty na to? No dobrze. Las Daven. A święte miejsce jest. Mi się jak dobrze kojarzę. Daven był największym lasem, jaki w życiu widziałem. To prastara siedziba rasy Fyllidów, służących Persefonie jako druidzi i zwiadowcy. Zobaczmy, jakie mamy jednostki. Zdobądź dla mnie Daven. Zduś wszelkie próby oporu. Nie zapominaj o zwiadowcy. Prawda. Za radą Zezyksa wysłałem naprzód jednego żarmiota. Ten wkrótce wrócił z wiadomościami. Żarmiot. Ruszam. Żarmioty nie są zbyt odporne, ale w grupie stanowią nie lada zagrożenie. Większość jednostek jest po prostu bezradna wobec ich ataków. Przed nami wioska. Za nią dwie drogi prowadzą do lasu. Most na zachodzie i dolina na wschodzie. Obrońcy? Paru strażników na moście. Dolina zdaje się być pusta, a w wiosce siedzi gnom. Wygląda podejrzanie. Na rozkaz! Zębaki nieźle sobie radzą z okładaniem przeciwników swoimi ciężkimi, metalowymi łapskami. Pamiętaj tylko, żeby trzymać się od nich z daleka, kiedy eksplodują. Gorce uwielbiają ogień. Może nie mają tak dalekiego zasięgu, jak niektóre oddziały wroga, ale nieźle sobie radzą z jednostkami latającymi i są niesamowicie szybcy. Tak, to jest ich zaleta właśnie, szybkość. Szybko mogą się dostać Wszystko do wrogiego przeciwnika. Czasie. Najpierw musimy utworzyć dla ciebie... Oczywiście, już Manalit jest. I oto Manalit Pyro, który wygląda zupełnie inaczej niż inne do tej pory Manality. Jest cieńszy. Teraz potrzebujesz Manahira, który będzie ci dostarczał Tam jest gnom, tam jest Festus, który jak pewnie domyślacie się będzie chciał się do nas przyłączyć. Jako, że zazwyczaj ciągle zawraca nam w późniejszych etapach dupę, że chce się do nas przyłączyć, oczywiście. Jest po stronie Persefony, później po stronie Pyro, a później... Zależy kim gracie. Charnela, Jamesa, Persefony. Ciekawe, czy do Stratosa też się przyłącza, o ile tam są jakieś misje. Witajcie na wzgórzach Daven. Prawda, że tu pięknie? Średnio mi się tu podoba. Witaj, Festusie. Aha. Spodziewałem się, że Pyro wkrótce wkroczy do Daven. Dlatego tu jestem. Nazywam się Festus. Pomogę wam. Gnom, który chce mi służyć, no?
Utrzymujcie go przy życiu. Może się przyda. Pomyśleć, że Festus był niegdyś ulubionym wynalazcą Persefony. Teraz jest podobno po naszej stronie. Teraz będzie ulubionym wynalazcą Pyro. Formować falangę! Krąć mnie! Co jak pewnie wiecie, on właśnie zaprojektował przypiekacze, jak i dynamo pyrodrauliczne. Stój, przybyszu! Tylko słudzy bogini mogą wkroczyć do Daven. Zejdź mi z drogi. Nie mam ochoty was zabijać. Jeśli spróbujesz przejść, sam zginiesz. Dobrze, chłopaki, was jest trzech. Ja nie chcę z wami żadnych problemów. Chrońcie mnie! Świetnie! Ja nie chcę żadnych problemów, tak? Ich jest trzech. Pójdę sobie tędy. Tam akurat mi się pamiętam. Dlatego ten idę. A, i właśnie. Się do doliny. Nagle odezwał się Zyzyks. Coś mi się tu nie podoba. Mam kulę ognia. To mi wygląda na pułapkę. Tobie też? Na horyzoncie! Tam! Na wzgórzach! Niktu. Teraz! Nie chciałbym wytykać ci błędu. Więc nie wytykaj. Został zaatakowany. Co? Chcesz mi powiedzieć, że dałem się zaskoczyć? Twój mag został zaatakowany! Chroń się mnie! Niktu! Profesor, to gnom jak gnom. Nie ma nic z nim specjalnie... szczególnego. Tylko trzech zwiadowców, nic takiego specjalnego, na szczęście. Kończy ci się mana. Was. Trzeba się uleczyć. A może przyspieszenie na jednego zębaka. Kończy ci się mana. Zniszczyć ten budynek. To jest krzykacz. Krzykacza to kulą ognia. Kula ognia jest naprawdę dosyć mocnym czarem. Zdaje również jeszcze obrażenia obszarowe. Naprzód! Naprzód! Weźcie go! Został zaatakowany! Ja sobie zajmie teraz zrobicie. Weźcie te krzykacze! Zaklęcie niegotowe. Przez nie przyzwałem manelitu. Ale ten manelit to wale. Zniszczyć ten sobie tamten zniszczyć. Ile krzykaczy. Trochę ich tu było. Dobra, mam już na mnie dwa manelity. Nie jest źle. Mana będzie szybciej napływać. No tam już krzykacz, krzykacz, żarmiot kończy ci robi się swoje. Dobra, ja już tam idę. Już tam pędzę. Przyda mi się może więcej żarmiotów. Tak Zyzyx mówił, że w dużej grupie te żarmioty potrafią naprawdę stworzyć wiele duże problemy. To jest prawda. One może nie zadają dużych obrażeń, ale obrażenia również obszarowe, że mogą kilka naraz, tak? Tak jak... Chroń się mnie! Nie pamiętam jak się nazywały te po stronie Jamesa, gargulce. Tak samo. Dlatego kilku takich żarmiotów jest w stanie zabić naprawdę dużo jednostek. Nie tylko naziemnych, ale także latających. Co prawda nie mają jakoś specjalnie dużego tego zasięgu, ale zawsze coś. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Słyszę wioskę, bo chłopi się odzywają.
Słyszę wioskę. Jak można słyszeć wioskę? Słyszę chłopów, więc tutaj jest wioska. Słuchajcie mnie, mieszkańcy Daven. Co się dzieje? Ja i co? Nie interesuj się, zaraz się dowiesz. Zajmuję tę krainę w imieniu potężnego Pyro. Ci, którzy zechcą ją opuścić, mogą odejść. Ale niepokorni wobec Mistrza Ognia zostaną zgładzeni. Atakuj, jeśli musisz. Wzięliśmy pod opiekę święte drzewo Daven i wywiążemy się z naszych obowiązków. Pyro nie powiedział wam, że Daven to święty Gai, prawda? I co zrobiłeś? Przyszedłem na stronę Persefony. No niestety, zniszczy święte drzewo. Ale to nie miało znaczenia. Więc zwalniam was z obowiązków. Zniszczyć drzewo. Misja wykonana. Przed nami nowe zadania. Do ataku! Został zaatakowany. Dalej. Zniszczyć ich wszystkich. Pozabijać ich. Wyrżnąć ich. Zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Zniszczyć ten budynek. Ulubione drzewo Persefony. Czemu, bo ma twarz? Jakieś wielkie owoce? Wow, gigantyczne to są. Po zniszczeniu świętego drzewa Daven, wszelki opór wobec Pyro... Się ktoś przeżył. Las należał do Mistrza Ognia. No i wygrana! I chyba zrobiłem tutaj mały błąd. Gdyż nie wyrżnąłem wszystkich. Jeżeli bym to zrobił, wtedy zainteresowałby się mną Czarnel i dał mi jakiegoś bonusa. No ale trudno. Bez tego też idzie grać. Tak więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć. Wiedziałem.